cieszę, że ponownie startujemy z najfajniejszą rowerową zabawą, jaką miasta mogły sobie sprawić. Pewnie śledząc na bieżąco, zauważyliśmy, że w tym roku już chyba 50 miast zgłosiło się do rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Mają jeszcze czas kolejny, więc niewykluczone, że ta rywalizacja będzie jeszcze intensywniej zagęszczona w tym roku. Rowerowa Stolica Polski, dwa razy srebro. W tym roku byłoby nie gorzej. Takie są ambicje, ale w pełni sportowej pokory przede wszystkim chcemy się znowu świetnie i zdrowo razem wspólnie jako Bielczanie i przyjaciele kręcący dla Białej Podlaskiej pobawić. A na zaproszenie niezawodnego w tym zakresie organizatora tej rywalizacji, zaprzyjaźnionego miasta Bydgoszcz, ponownie stajemy najpierw do treningu, który będzie odbywał się przez najbliższe 2 miesiące od dziś poczynając. Następnie po takiej solidnej rozgrzewce już w czerwcu będziemy kręcić przez równe 30 dni, żeby walczyć o ten upragniony medal z najszlachetniejszego Kruszcu. Jak tam właśnie przygotowanie, kondycja przed treningiem i przed kolejną rywalizacją? Wielu bialskich miłośników rowerów jeździ przez 365 dni w roku. Sam mam frajdę się do nich zaliczać, więc kondycja dopisuje. Ale rzeczywiście te dystanse, które przejeżdżamy w tym stosunkowo krótkim okresie czasu w ramach treningu, czy później już tak sportowo się spinając w trakcie miesięcznej rywalizacji, są dłuższe, zdecydowanie dłuższe niż te nasze rekreacyjne, codzienne przejażdżki. No i można zauważyć, że miłośników jazdy rowerem przybywa z każdym sezonem, z każdą rywalizacją. Mam tutaj taką samorządową, osobistą satysfakcję, bo niejednokrotnie słyszę od mieszkańców miasta, że sprzyja popularyzacji roweru jako środka tej rekreacyjnej lokomocji, ale także codziennej, na dojazdy do pracy, na odwożenie dzieci do żłobka czy przedszkola. Sprzyja tym procesom fakt, że tak sukcesywnie rozbudowujemy, powiększamy sieć dróg rowerowych w Białej Podlaskiej. A nie sposób tu nie wspomnieć, że jest to pokłosiem dobrodziejstwa bardzo szerokiego wykorzystania środków Unii Europejskiej przeznaczonych właśnie na budowę chodników i dróg rowerowych lub wspólnych ciągów pieszo-rowerowych. Rozdadzą wam mapy, które przygotowaliśmy z rowerowymi drogami na terenie Białej Podlaskiej. Te mapy są, ta nasza mapa bielska jest elementem aplikacji, która nazywa się, Michał? Mapa infrastruktury rowerowej Lubelszczyzny. Mapa infrastruktury rowerowej Lubelszczyzny. Jest to mapa, którą możemy za darmo pobrać jako aplikację na nasze telefony. W ten sposób możemy korzystać z gotowych tras i generalnie ze znajomości tych szlaków rowerowych na całej Lubelszczyźnie i przy okazji również w Białej Podlaskiej. Wiosna 2022 dla was, dla rowerzystów, na to, żeście czekali. Tak, no chociaż niektórych rowery to nie stygły przez całą zimę. Było ostre koło i była jazda po lodzie i były wywrotki, ale doczekaliśmy chyba w komplecie wszyscy wiosny i teraz od wiosny, od wczesnej wiosny, od pierwszego dnia wiosny zaczynamy, myślę, że tak na poważnie. Ta pierwsza trasa w Białej Podlaskiej, jak będzie wyglądała ten dzisiejszy wyjazd? Ten dzisiejszy wyjazd planujemy zrobić tą naszą taką tradycyjną pętlę. Czyli wyjeżdżamy z Placu Wolności, ulicą Brzeską, jedziemy dalej aż tam do Alei Solidarności, przez Białkę, później do ulicy Sidorskiej i powrót Alejami Tysiąclecia do centrum. No i myślę, że zakończymy tę naszą około 15-kilometrową trasę w tym samym miejscu, w którym zaczynamy. Jeden z naszych rowerzystów, który mocno pedałuje. O, nie tak mocno, tylko tak delikatnie. Delikatnie. Ile kilometrów już? Dzisiaj 20 chyba, 8, a w ogóle to dużo, nie wiem. Czekamy na uruchomienie tej rowerowej stolicy i nowej rywalizacji? Tak, znaczy czekamy, bo kręcimy cały czas, a dzisiaj oficjalny trening się zaczyna, także kręcimy
łącznie z dyskancami. Kto mógł, ten od rana już coś tam nakręcił. Większość z nas już posiada tą odznakę na pierwszy dzień wiosny, przejechane 15 km, a kto nie, tutaj ma jeszcze koło setki ludzi, także koło 100 odznak powinno wpaść. W mieście Biała Podlaska i w rejonie powiat bialski, sąsiednie gminy, widać, że tych ścieżek rowerowych przybywa? Tak, widać, że przybywa, szczególnie w mieście. Dolina Krzyża bardzo ładnie się zbudowuje, w tej chwili ścieżka jest na wykończeniu, także myślę, że do rywalizacji czerwcowej powinny być ścieżki gotowe, wtedy będzie, gdzie pojeździmy.